Żniwo i winobranie. Nauczanie domowe. 22 listopada. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 14, wersety od 14 do 20. Ja, Jan, ujrzałem oto biały obłok, a siedzący na obłoku podobny do Syna Człowieczego. Miał złoty wieniec na głowie i w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do trzymającego ostry sierp: zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały. I rzucił anioł swój sierp na ziemię i obrał z gron winorośl ziemi i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu, ogromnej. I wydeptano tłocznie poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni na odległość 1600 stadiów. Zwróćmy uwagę na dwie powtarzające się niemal sekwencje działania. Pierwsza związana z Synem Człowieczym i z aniołem, a druga związana z dwoma aniołami. Pierwsza opowiada o żniwach jako zbieraniu zboża. Druga opowiada o winobraniu. Pierwsza dotyczy w naszym klimacie zbiorów latem, a druga jesienią. Dwa różne procesy, choć podobne w skutkach. Gdy patrzymy na pierwszy opis, tam główną rolę odgrywa jakby Syn Człowieczy. I te wskazówki, wygląd, no właśnie, człowieka, wieniec złoty na głowie oznacza zwycięstwo i sierp, właśnie żniwa. Domyśleć się możemy, że chodzi o czasy ostateczne i rozliczenie ziemi przez przychodzącego Syna Bożego. Ciekawe, że to anioł wskazuje na porę, w której Syn Boży zbierze plony ziemi. Możemy tu dopatrywać się tego zdania, w którym Jezus powiedział, że o tej godzinie, kiedy to nastąpi, nie wie nawet Syn Człowieczy, że tylko Ojciec w niebie zna godzinę ostatecznego zakończenia dziejów wszechświata. Syn Człowieczy jest więc posłuszny woli Ojca do końca. Jest absolutnie posłuszny na ziemi i w niebie. Syn Człowieczy, reprezentujący stworzenie, jest tym, który dopełnia dzieła, dokończy je i zbierze piękny plon tych wszystkich, którzy poszli za Nim i którzy przez wiarę przyjęli zbawienie, którzy stali się uczniami Królestwa, a teraz Jego uczestnikami. Potem następuje zebranie winogron, oznaka tych, którzy nie podporządkowali się Chrystusowi. Oznaka tych, którzy zostają, jak tutaj jest napisane, wrzuceni do tłoczni Bożego gniewu. Ci, którzy nie chcieli być zrzęci przez sierp Chrystusa. Ci, którzy poszli swoją drogą. Ci, których los jest związany z oddaleniem od Jezusa Chrystusa i od Boga, związany z karą wieczną. Dwa obrazy pokazujące łaskę, której doświadczają wierzący i konsekwencje niewiary tych, którzy sprzeciwiają się Bogu. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomódl się świadomie tymi słowami, których zwykle używasz. Przyjdź Królestwo Twoje. Z tą świadomością właśnie, że czekamy,
aby Chrystus dokonał żniwa. Chrystus zebrał nas jako plon, jako tę pszenicę, która ma trafić do Bożego spichrza. Niech Ci w tej modlitwie i oczekiwaniu na te żniwa błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.